Dlaczego kobieta narcyz będzie się do ciebie odzywała co jakiś czas po rozstaniu? Witam. Dzisiaj powiem ci, jaki jest jeden z najczęstszych powodów, dlaczego kobieta o zaburzeniu narcystycznym odzywa się do ciebie co jakiś czas. I oprócz tego podam jeszcze alternatywne powody. Więc tak, no pierwszy najważniejszy powód, dlaczego kobieta narcyz odzywa się do ciebie, gdy ją zostawiłeś po jakimś czasie. Zazwyczaj, no prędzej czy później zawsze się odzywa. Może być to tydzień, może być to miesiąc, może być to pół roku, ale to zawsze kobieta narcyz się do ciebie odezwie. I teraz tak, odzywa się najczęściej z powodu takiego, iż zostawił ją facet, z którym się aktualnie spotykała. I teraz zobacz, w momencie, gdy ona się z kimś tam spotykała, wszystko było ok, no nie potrzebowała się do ciebie odzywać ani nic. Więc, jakby to powiedzieć, skupiła się tutaj na relacji z tym gościem, no ale wiadomo, kobieta narcyz jest niezdolna do bycia w stałej relacji, więc no zaczęła manipulować, zaczęła tam robić jakieś różne złe rzeczy i tak dalej. No i przykładowo ten gościu no ją zostawił, no nie? Zostawił ją i teraz zobacz, no do kogo zazwyczaj taka dziewczyna najpierw no się odezwie. No wiadomo, jak to dziewczyna zostawił ją, no czuje się źle, czuje się przykładowo taka przygnębiona, zostawił ją przykładowo w niedzielę, sobota, kluby dopiero w sobotę albo w piątek, więc przykładowo cały tydzień ona no nie wie, co z sobą zrobić i tak dalej. No i przykładowo będzie pierwsze co, no to dzwoniła do swoich byłych partnerów, rozumiesz? Byłych partnerów, no nie? Po prostu będzie sprawdzała, bo łatwiej zobacz, no ciebie zna, twój numer ma, twoje imię, nazwisko zna, wie, że ma gdzieś tam portal społeczniakowy i tak dalej. No i zobacz, do kogo jest łatwiej się odezwać? Do osoby, którą się zna, czy do kogoś nieznanego? No oczywiście, że do osoby, której się zna. No bo widzisz, no kobieta nie ma tak jak facet, że wyjdzie na ulicę i zacznie podrywać. No nie, no nie, tak nie ma. No i ona przykładowo dopiero będzie mogła sobie wyrwać kogoś w piątek na imprezie albo w sobotę, no nie? Więc poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zobacz, ile to jest czasu. Okej, może sobie gdzieś tam z kimś popisać, poczatować i tak dalej, no ale zobacz, no będzie musiała przyciągnąć do siebie tych ludzi. Przyciągnąć. W jaki sposób kobieta narcyz przyciąga? No wrzuca zdjęcie i tak dalej. No ale zobacz, no to trzeba gdzieś tam się pojawić na głównej, to trzeba gdzieś tam algorytmy znać, no nie, żeby gdzieś tam twoje zdjęcie się pojawiło, żeby ludzie gdzieś tam klikali, lubię to i tak dalej. Zobacz, że ona musi gdzieś tam wejść do kogoś na profil, polajkować, więc zazwyczaj pierwszym jej celem to będą jej byli znajomi, byli partnerzy, rozumiesz? No tak jest najłatwiej, rozumiesz? Tak jest najłatwiej. Bo u faceta jest łatwiej, bo zobacz, dobra, zostawiłeś dziewczynę, tup, 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 i idziesz sobie na ulicę, hej, ładnie wyglądasz i tak dalej, o, dziękuję, no nie, i chodź na ławkę, pogadamy, o, dobrze, dobrze, idziemy, no nie, już masz panienkę, no nie, no tak to wygląda, a kobieta, no nie, nie wyjdzie, bo widzisz, no nie jest do tego stworzona, że wyjdzie, podejdzie do gościa, hej, fajnie wyglądasz, spodobałeś mi się, no to nie zadziała, bo ona wyjdzie na desperację, poza tym, no faceci są typem zdobywcy, łowcy i taka kobieta, no, jakby to powiedzieć, no, będzie widać, że z nią coś jest nie tak. No miałem sytuację, gdzie szedłem sobie z kumplami i podeszła dziewczyna do mnie i powiedziała, że spodobałem się jej koleżance i chce mnie poznać. No miałem, ale i myślicie, była taka no średniawka, no nie? Ale co myślicie, że się z nią słyszy? No nie, no bo facet jest typem zdobywcy, no nie? No takie coś to jest trochę, jakby to umniejsza mu, no nie? No
Kurde, zagadała do ciebie laska, no to jest takie dziwne, no nie? No choć są desperaci, którzy na to pójdą, no ale no. Dlatego widzicie, kobieta no ma takie swoje, że tu się popatrzy, tu się włosami pobawi, tu się otrze, tutaj coś tam przepraszam, czy wiesz, może takie bardziej subtelne, no nie? Żeby to facet, no nie? Bo tak działa gdzieś tam, no, mechanizm, no, uwodzenia, no nie? No więc widzisz, dlatego kobieta zawsze, no, odezwie się do tego, który sam gdzieś tam był najbardziej atrakcyjniejszy. Zazwyczaj pierwszym jej celem będzie ten, który jest najbardziej atrakcyjniejszy. No i zobacz, kobieta narcyza zazwyczaj tak subtelnie się odezwie, no nie? Przykładowo, hej, przepraszam cię, czy możemy porozmawiać? Albo, hej, wiesz może, gdzie mogę nabić klimatyzację, bo wiesz, nie znam się na tym, a wiem, że ty tam się na tym znasz, no nie, i może byś mi coś polecił, no nie, albo coś w stylu, wiesz co, no ja tam jadę do Warszawy i po prostu mógłbyś mi powiedzieć, czy tam taksówki krążą, kursują, no bo nie wiem, u mnie nie kursują, no nie. No i po prostu ona będzie z jakąś taką pierdołą, że w ogóle coś taki, wiesz, subtelnie, no nie, taki, no jest to takie podejrzane, no nie, że albo wiesz co, no drukarka mi się zepsuła i potrzebuję coś wydrukować i wiesz, wszystko jest zamknięte, bo to jest dzisiaj niedziela, a ja po prostu no muszę na jutro ten referat, wiesz, tam zrobić, no nie, mógłbyś mi wydrukować, no nie, no wiesz, znam tylko ciebie i tak dalej, no i gdzieś tam, dobra, to podejdź, no nie, no i ona zaczyna tę swoją manipulację, więc jak widzisz, kobieta narcyz, no w pierwszej kolejności zawsze będzie odzywała się do tych byłych partnerów, no nie, w byłych partnerów, no bo już ich zna i po prostu potrzebuje zasilania, wiesz, potrzebuje zasilania. I ona się do ciebie odezwie, przykładowo, okej, może nawet przyjść, jak ty na to pójdziesz i tak dalej, prześpisz się z nią, no ale przyjdzie sobota, ona pojedzie sobie na kluby czy gdzieś tam, tam kogoś pozna, no i wrócicie do punktu wyjścia, czyli znowu zaczniecie olewać, znowu przykładowo przestanie się odzywać, no nie, i jakby to powiedzieć, znowu będziecie wyniszczała gdzieś tam psychicznie, zadzwonisz do niej, ona nie będzie odbierała i tak dalej, no bo tutaj już będzie miała nowe źródło zasilania, rozumiesz? Będzie miała nowe źródło zasilania, więc ona tak naprawdę odezwała się tylko dlatego do ciebie, by, no, jakby to powiedzieć, naładować swoje baterie, wiesz? Naładować swoje baterie. Więc dlatego zawsze kobieta narcyz odzywa się do ciebie, gdy aktualne jej źródło zasilania, no, padło. Tak to nazwijmy, padło, odeszło, zniknęło, coś się stało, wiesz? I ona potrzebuje stymulacji, wiesz? Potrzebuje seksu. Tak, kobiety narcyz gdzieś tam są uzależnione od seksu. Naprawdę bardzo mocno oglądają gdzieś tam pornole i tak dalej, masturbują się i tak dalej, jest to na porządku dziennym, więc jakby to powiedzieć, jeśli kobieta narcyz przykładowo no nie ma seksu, no to zazwyczaj no desperacko gdzieś tam odzywa się do byłych partnerów. Dlatego najczęściej, jak już pójdzie gdzieś tam na imprezę, no to spotkasz narcyza, desperatkę, z którą gdzieś tam się prześpisz, no nie, ale zazwyczaj jest tak, że ona cię wykorzysta, a później, jakby to powiedzieć, pójdzie no do następnego gościa i przykładowo zrobi to z następnym, no nie. Także jak widzisz, wszystko jest nieciekawe, naprawdę. I powiem ci tak, kolejny jeszcze powód. No jest taki, że dziewczyna może być w relacji z gościem, no nie, on gdzieś tam nieświadomy i tak dalej, ale ona utrzymuje z tobą kontakt dlatego, żeby jeszcze bardziej przycisnąć aktualnego partnera, czyli aggressive play. I teraz zobacz, wyobraź sobie, że no masz samochód, masz tylko jeden samochód. No i nie masz innego samochodu i starasz się jeździć bezpiecznie, bo nie możesz gdzieś tam zepsuć tego samochodu, nie możesz, jakby to powiedzieć,
uszkodzić, nie możesz gdzieś tam spalić sprzęgła i tak dalej. No nie możesz jeździć tak hardkorowo, no bo nie masz innego gdzieś tam środka transportu, no nie? Więc zdajesz sobie z tego sprawę. W momencie, gdy nagle ktoś ci daje drugie auto, lepsze być może, no to tak naprawdę aktualne auto przestajesz szanować. Zaczynasz jeździć szybko, gdzieś tam bokiem, driftujesz i tak dalej. Tutaj uderzyłeś, wypadłeś do rowu i masz to totalnie gdzieś, bo tak naprawdę w garażu czeka drugie auto. Więc starasz się wyciskać jeszcze więcej, no nie? I to jest właśnie postawa też takiej kobiety narcyz, że gdy ona ma aktualnego partnera i on przykładowo no, zaczął więcej zarabiać i tak dalej, no to ona, żeby wymusić na nim jakieś tam rzeczy, żeby coś jej tam kupił i tak dalej, no to wiesz, ona musi sobie, jakby to powiedzieć, zabezpieczenie przygotować, rozumiesz, zabezpieczenie, czyli na przykład odzywa się do ciebie, utrzymuje z tobą kontakt i sprawdza, czy ty już ją zapraszasz, no nie, bo często jest tak, że dziewczyna z kimś gdzieś tam pisze i tak dalej, flirtuje z nim i czeka do momentu, aż ktoś zacznie jej proponować spotkanie. W momencie, gdy ktoś jej zacznie proponować spotkanie, ona może wjechać agresywnie z aktualnym partnerem, bo tak naprawdę nie ma nic do stracenia, rozumiesz? Nie ma nic do stracenia. To tak jak przykładowo, no, masz na koncie 10 zł i chciałbyś gdzieś tam zainwestować, no to masz bardzo mało pieniędzy, no i boisz się, każdy twój krok jest przemyślany, no bo to jest ostatnia dycha, musisz ją mądrze gdzieś tam zainwestować, myślisz, nie ryzykujesz tak naprawdę, nie? W momencie, gdy na koncie masz przykładowo 1000 zł, no to tak naprawdę jesteś, jakby to powiedzieć, zabezpieczony i możesz sobie tą dyszkę, jakby to powiedzieć, całą gdzieś tam zainwestować, co tylko chcesz, bo tak naprawdę tutaj masz zabezpieczenie, rozumiesz? To jest tak samo działa, jak mówię, mamy ubezpieczenie gdzieś tam auta i tak dalej, że jak rozwalisz czy coś, no zawsze przyjedzie jakaś laweta, dostanie gdzieś tam auto zastępcze. Właśnie to jest to, ubezpieczenie, rozumiesz? Kobieta się ubezpiecza, ubezpiecza się. Czyli chce coś tam wymusić, no nie? W momencie, gdy kobieta nie jest ubezpieczona, zabezpieczona innym gościem, no to nie będzie ryzykowała, wiesz? Nie będzie ryzykowała, bo no, boi się, że zostanie sama, wiesz? Boi się, że on może ją zostawić i tak dalej. Dlatego widzisz, kobiety narcyzy zazwyczaj zawsze jak są z kimś, to cały czas gdzieś tam jakieś portale społecznościowe działają, cały czas ta dziewczyna, widzisz, no potajemnie poznaje, flirtuje, wrzuca jakieś relacje, zdjęcia po to, żeby gdzieś tam cały czas mieć to źródło zasilania, wiesz? Cały czas mieć to źródło zasilania, żeby na tobie wymuszać pewne rzeczy. Naprawdę, no ja ci powiem tak, no nie jest to normalne, ale dużo łatwiej kontroluje się relacje, gdy masz świadomość tego, że masz plan B, C i D. W momencie, gdy masz tylko tutaj tą dziewczynę, nie masz innej, no to tak naprawdę, no starasz się nie kłócić, jesteś ugodowy i tak dalej, i tak dalej. I po prostu, no grasz bezpiecznie, wiesz? Dlatego wielu z was, gdy na przykład idzie na spotkanie i nie ma innych opcji, no to czasem boi się pocałować tą dziewczynę, boi się z nią coś zrobić więcej, bo gra bezpiecznie, no nie? Bo gra bezpiecznie, bo nie ma innych opcji. Przez to, no, może być tak, że dziewczyna, no, jakby to powiedzieć, zachowujesz się jak ślimak, no nie? Jak ślimak i dla niej to jest troszkę za wolne, bo ona chciałaby cię pocałować i tak dalej, no nie? I po prostu, no, może być tak, że przez to, że ty przez 10 spotkań z nią gadasz, nie potrafisz jej pocałować, no wychodzisz w jej oczach na miękką faję i ona nie chce się z tobą spotykać, tylko mówi, że możecie być przyjaciółmi, no nie? Bo ty się bałeś za nią zabrać, bo czekałeś na idealny moment, który nie nadszedł i tak naprawdę nic z tego nie wyszło. W momencie, gdybyś przykładowo miał trzy dziewczyny jednocześnie, no nie? Trzy dziewczyny jednocześnie, no to tak naprawdę szedłbyś na to spotkanie i byś więcej ryzykował. A ten, kto ryzykuje, zazwyczaj ten, no,
więcej zyskuje. No tak to działa, naprawdę. I to nawet w łóżku gdzieś tam wygląda, że zobacz, no wiedząc przykładowo, że no, są tam inne dziewczyny, tak naprawdę no, dostajesz co chcesz w tym łóżku, no nie? W momencie, gdy dziewczyna no, nie chce coś robić, nie ma ochoty czy marudzi, no to jakby to powiedzieć, no wyrzucasz ją, no nie? Wyrzucasz ją ze swojego życia i tak dalej. I często jest tak, że taka dziewczyna no ulega, no nie? Ulega i jakby to powiedzieć, no jest tobą. I często jest tak, że dziewczyna, no, która się podporządkowywuje facetowi, ulega mu, no zazwyczaj jest mu bardzo wierna i sama nie wie dlaczego tak się dzieje, ale ona chce być z nim, nie z gościem, który jest taki, no ciepła klucha, no nie? Naprawdę. I to tak samo wygląda. Dlatego widzisz, zazwyczaj gdy kobieta narcyz będzie się do ciebie odzywała co jakiś czas, to będziesz widział jej harmonogram. Aha, czyli odzywa się, bo coś jej tam nie wyszło. Odzywa się, bo jakiś gościu ją zostawił. I ona ubierze to wszystko pięknie w słowa, że nie, że I love you, jesteś dla mnie najważniejszy, ja teraz się z nikim nie spotykałam i tak dalej. Może być tak, że z facetem się nie spotykała, tylko że po prostu zaczęła się spotykać z inną dziewczyną, spała z inną dziewczyną, no stwierdziła, że facetów już nienawidzi i tak dalej. No i to jest to samo z drugą dziewczyną. Też jej gdzieś tam nie wyszło i tak dalej. I powiem ci, że no tak to wygląda, wiesz? Czyli ona zawsze się odzywa, bo ktoś ją zostawił i szuka źródła zasilania, tak naprawdę tylko na chwilę, tylko na chwilę. Bo zaraz pojawi się nowe źródło i ona pójdzie, więc tak naprawdę jesteś tylko jej przystankiem, naprawdę. Albo po prostu utrzymuje z tobą cały czas kontakt, no nie, odzywa się co jakiś czas, bo dzięki temu ma moc, siłę, bo jesteś jej ubezpieczeniem, zabezpieczeniem, rozumiesz? I naprawdę są goście, którzy utrzymują gdzieś tam cały czas kontakt ze swoimi byłymi dziewczynami. No bo on wie, że i tak gdzieś tam ona się nie nadaje, dostaje relacji, ale co jakiś czas gdzieś tam przyjedzie, zrobi mu loda i tak dalej. I ona czuje się, jakby to powiedzieć, no w pewnym sensie ubezpieczona. Dzięki temu na drugim partnerze no może więcej rzeczy wyciskać, no nie? Wyciągać. I kolejna rzecz jest taka, że jeśli dziewczyna się na przykład do ciebie nic nie odzywała, cisza, spokój i tak dalej, nagle po 2 miesiącach dzwoni czy coś tam, no to znaczy, że ktoś ją zostawił. Czyli są takie zawsze dwie opcje. Bardzo prosto, nie? No i powiem ci tak. Jeśli masz silną głowę, to jasne, ona może się odezwać, możesz na seks i tak dalej się z nią spotkać, ale pamiętaj, że taka dziewczyna no, będzie tak cały czas robiła. I pamiętaj, że jeśli odezwała się do ciebie, to odezwała się do wszystkich swoich innych byłych, do których miała kontakt. Rozumiesz? Do wszystkich innych byłych, do których miała kontakt. Naprawdę. Więc nie jesteś wyjątkowy. Pamiętaj, nie jesteś wyjątkowy. Po prostu byłeś najbliżej. Byłeś, jakby to jest, pierwszy odebrałeś telefon. Pierwszy byłeś w książce telefonicznej, byłeś ostatnim tym, który ją zostawił, czyli najbliżej, jakby to powiedzieć, między wami było to zasilanie, wiesz co chodzi, no. Zostawiłeś ją miesiąc temu, a gość zostawił ją rok temu, więc do kogo się pierw odezwie? No do tego chronologicznie, który zostawił ją najwcześniej, no nie, czyli ten miesiąc, no nie, naprawdę. I pamiętaj, że ty jesteś tylko przystankiem, wiesz? Ty jesteś tylko przystankiem. Naprawdę. Ona jest niezdolna do tego, by być w stałej relacji. I nawet jeśli wrócisz do niej, ona stwierdzi, że to zrozumiała, co straciła i tak dalej, no to pamiętaj, że może być tak, że cisza będzie przez miesiąc, dwa, no nie? A później znowu będzie to samo, będzie innych gości poznawała, będzie tego, więc ta kobieta tak naprawdę nie nadaje się do stałej relacji, ale mówię, jeśli nie przeszkadza ci to, jesteś odporny, być może jesteś sam, no to jeśli się odzywa, to możesz się umówić na jakiś
jakieś stukanie i tak dalej. Takie bez zobowiązań, no nie, bez zobowiązań. I tyle. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do usłyszenia.